Na dole sprawdziliśmy najpierw, czy wszystkie do siebie pasują, czy tworzą idealny kwadrat oraz wywierciliśmy otwory na pręty kwintowane, tak aby nie było potrzeby robić tego właśnie na górze, na wysokości 5 metrów. Każdy z elementów musieliśmy podnieść do góry za pomocą dźwigu. To są właśnie te kozły, które zmontowaliśmy specjalnie właśnie na tę okazję, aby ustawić nasze płatwie, więc jest to pierwszy element, który po murłatach będziemy montować. W ten sposób było najwygodniej to zrobić, ponieważ później krokwie będziemy mogli od razu wesprzeć jednym gniazdem na dole na murłacie, a drugim gniazdem właśnie na górze na płatwi. I wówczas kolejnym elementem będzie przymocowanie do krokwi wieszaka. Konstrukcja do tego momentu jest bardzo prosta. Jedynym mankamentem jest oczywiście ogromny ciężar. Dlatego ważne jest, aby wszystko od razu ustawiać tak, jak powinno być ustawione, ponieważ jest bardzo ciężko cokolwiek później poprawić, przesunąć. Tak jak wspominałem na początku, nasza konstrukcja nie będzie podparta żadnym słupem, który byłby wsparty o strop. Teraz podnosimy pierwszą krokiew narożną. I tutaj będzie wsparta właśnie na murłacie. Możemy teraz zaobserwować sens właśnie wycięcia naszego gniazda. Jest trochę ciężko trafić, gdyż dźwig jest z drugiej strony budynku i operator tak naprawdę nie widzi, co się dzieje na dachu. I tutaj mamy nasze wycięte wcześniej gniazdo. Będzie ono idealnie pasować do narożnika murłaty. Tu już mamy kolejną krokiew. Wieszak już zawiesiliśmy. Teraz wsuniemy drugą krokiew. Najpierw do wieszaka, później tu już mamy gotowe. Dwie krokwie i wieszak już są podwieszone. A tutaj już mamy całą konstrukcję gotową. Proszę zwrócić uwagę, jak to wygląda. Na jętkach leżą płatwie. O. Proszę zwrócić uwagę, jętka.
Jeśli jesteś zainteresowany prezentowaną przeze mnie wiedzą i jeśli zależy Ci na tym, aby Twój dom był wykonany w 100% zgodnie ze sztuką budowlaną, bądź jeśli chcesz nauczyć się nowego zawodu lub poszerzyć własną wiedzę na temat budownictwa, koniecznie kliknij w link pod filmem lub bezpośrednio wejdź na moją stronę www.durskidomy.pl. Na tej stronie dowiesz się znacznie więcej na temat budownictwa jednorodzinnego oraz oczywiście na temat prezentowanych przeze mnie kursów.